serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej w miejscu, które żyje sportowo przez cały rok, a w najbliższych tygodniach będzie przeżywało wspaniałe imprezy, inne obiekty sportowe również. Dlatego na dzisiejszej konferencji prasowej nasi uczestnicy przedstawią nadchodzące wydarzenia. Pozwolą Państwo, że przedstawię gospodarza dzisiejszego spotkania, pan Piotr Grzmowicz, prezydent Olsztyna, wspierany przez panią Małgorzatę Barnikowską-Bogdanowicz, wiceprezydent Olsztyna. Jest z nami również pan Bogdan Paluszkiewicz, wiceprezes Polskiego Związku Płetwonurkowania. Nie jest to nasze pierwsze spotkanie, prawda? Serdecznie witamy ponownie w Olsztynie. Jerzy Litwiński, dyrektor OSWIR. Proszę Państwa, za chwilę o nadchodzących wydarzeniach będziemy mówić trochę więcej, a od zaproszenia naszych mieszkańców do uczestnictwa zaczniemy od pana prezydenta Piotra Grzmowicza. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu wszystkim. Oczywiście są z nami również nasi dyrektorzy zarówno szkół, jak i placówek edukacyjnych. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, bo przecież wspólną pracą, wspólnym działaniem i zaangażowaniem przede wszystkim młodzieży możemy organizować różnego rodzaju wydarzenia sportowe. Ale te wydarzenia, które czekają nas już niebawem tu na Akwasferze i nie tylko, bo również i w Urani, to są z jednej strony zupełnie nowe, jak chociażby finał Pucharu Świata w płetwonurkowaniu. Takiego wydarzenia jeszcze nie mieliśmy. Również po raz pierwszy gra w piłkę wodną, finał tak również Pucharu Polski tu w Akwasferze, która funkcjonuje doskonale, Państwo wiecie, od roku 2012, gdzie gościmy, z czego bardzo się cieszymy. Mamy bardzo dobrą współpracę z Polskim Związkiem Pływackim. Gościmy Główne Mistrzostwa Polski rokrocznie, jak i również inne wydarzenia pływackie. To no, dochodzą kolejne imprezy, kolejne wydarzenia i jestem przekonany, że zostaną bardzo ciepło przyjęte zarówno przez zawodników tutaj startujących na tym wyjątkowym i bardzo no, fajnym obiekcie, z drugiej strony na pewno przez mieszkańców, którzy po raz pierwszy będą mogli tego typu zawody zobaczyć i w nich uczestniczyć. Również chcemy kilka słów powiedzieć na temat naszej współpracy, którą prowadzi pani prezydent Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, szeroko rozumianej współpracy z Kaliningradem. Ta współpraca jest coraz bardziej rozszerzana, z tego się cieszymy. Jest to na pewno duże doświadczenie dla nas, jeśli chodzi o cały obszar edukacji, wychowania, oświaty, jak i naszych dyrektorów, którzy uczestniczą w spotkaniach i przygotowują różnego rodzaju projekty i programy, które wspólnie już rozpoczęliśmy i które na pewno będziemy dalej realizować. No, Festiwal Sztuk Walki to już po raz kolejny. Pan Jerzy Litwiński, dyrektor ośrodka, zapewne o tym więcej powie. Cieszymy się, że tak dużo młodzieży jest uprawiających te różne dyscypliny walki. Wiemy, że jest to wspaniała lekcja wychowania, kształtowania charakterów. Duże zaangażowanie zarówno dzieci, młodzieży, jak i rodziców. A wobec tego jest z nami pan prezes Polskiego Związku Płetwonurkowania. Cieszymy się. A ja chciałbym za pośrednictwem Państwa prosić o to, ażebyśmy dotarli do naszych mieszkańców z tymi informacjami, żebyśmy mogli zaprosić naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że będą to wyjątkowe wydarzenia pozwalające uczestniczyć, dopingować wszystkich zawodników, którzy do Olsztyna przyjadą, a tym bardziej, że jeśli chodzi o finał Pucharu Świata w płetwonurkowaniu, no będą to zawodnicy z 20 krajów, tak, 35 klubów i 450 zawodników, a więc naprawdę duża rzesza sportowców, na pewno wyśmienitych sportowców, których będziemy mogli podziwiać. Zapraszam wszystkich mieszkańców, zapraszam Państwa do udziału w tych sportowych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. W takim razie poproszę pana prezesa o przybliżenie tej bardzo ciekawej dyscypliny sportu. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że to będzie wpływanie z jedną płetwą, ale może się mylę. Nie, z dwoma też, ponieważ mam taką konkurencję. Dzień dobry Państwu, Młynecki Bogdan Paluszkiewicz, wiceprezes do spraw sportowych Polskiego Związku Płetwonurkowania i sekretarzem generalnym związku. Tu muszę serdecznie podziękować panu prezydentowi od razu, ponieważ
Ta edycja, finałowa edycja Pucharu Świata miała w tym roku odbyć się w Dubaju. Jakieś problemy natury politycznej spowodowały to, że impreza tam się nie odbędzie. W związku z powyższym powstał dylemat, gdzie to robimy. Po jednym telefonie do pana prezydenta otrzymaliśmy taki list intencyjny w maju, który stwierdził, że Olsztyn jest gotów przyjąć uczestników Pucharu Świata. I zgłosili taką aplikację do Międzynarodowej Federacji i zostało nam przyznane. I jak państwo widzicie, od maja do października jest 5 miesięcy. Mamy za 2 tygodnie finałową edycję Pucharu Świata w pływaniu w płetwach, na którą zgłosił się 500 zawodników, tak jak pan prezydent powiedział, z 20 krajów, 35 klubów. Mamy nadzieję, że państwo spędzicie z nami ten weekend 25-26 października. Zobaczycie trochę inny sport, którego nie wszyscy widzieli. To jest monopłetwa, w której właściwie zaczynamy trenować i pływa młodzież nasza, ponieważ starsi zawodnicy pływają w trochę zmodyfikowanej tej płetwie. Jest to jeden ze sportów, który no dla nas jest dynamiczny sport, rozwijający ogólnie i sport dla całych rodzin. Ponieważ oprócz tego całego sportu wyczynowego mamy jeszcze inne działania, tak zwaną rekreację, gdzie można się zagospodarować z całymi rodzinami. A państwu chciałem jeszcze przy okazji powiedzieć, bo Pucharze Świata państwo materiały dostaliście i na plakatach wszystko widać, ale robimy drugą imprezę przy okazji. Robimy, jakby to powiedzieć, wystawę fotografii podwodnej, ponieważ w Polsce rozwija się pięknie fotografia podwodna, to państwo macie zdjęcia przepiękne, autorstwa tu siedzącego za mną pana Janusza Dramińskiego. I chcę państwa zaprosić właśnie na fotografię podwodną, na wystawę prac tego pana tutaj, przy okazji Pucharu Świata, ponieważ mamy czym się pochwalić. Jedne z najładniejszych albumów świata, jedne z najładniejszych zdjęć podwodnych świata. I ja tutaj z panią prezydent cały czas rozmawiamy, że chciałbym, żeby za rok odbył się Międzynarodowy Festiwal Fotografii Podwodnej przy okazji Pucharu Świata czy Pucharu Bałtyku, który będziemy organizowali też w Olsztynie. I mam nadzieję, że pan prezydent pieczę taką nad takim festiwalem weźmie i takie piękne zdjęcia. I tu chcielibyśmy z panem Januszem, panie prezydencie, przekazać panu Januszowi piękny album z dedykacją od wykonawcy zdjęć, fotografika oraz wielkiego pasjonata wojskowania. Dedykacja. Chciałem powiedzieć, kolega mnie zna już 30 lat, gdzie Janusz chodzi, bo zawsze na zawodach mówił, chodź tu, bo był sędzią. No tak, no co by się zastarzało. Chciałem tylko powiedzieć, że autorami jest moja żona i ja. Zdjęcia z bliska to moja żona, a zdjęcia z daleka panoramiczne to jest to właśnie moje. No i mamy właśnie takie hobby. Żona ma jakieś imię? Alicja. Żona Alicja. Panie prezydencie, na pana piszę aplikację? Tak, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Z myślą, że już przyjęliśmy patronat wodorowy na przyszły rok. Oczywiście, tak. Na pewno. Jeszcze raz dziękuję. Serdecznie państwa zapraszamy. No nie będę się rozwijał na temat płetwy nurkowania. Tutaj mam materiały taki wstępnie, wykaz, jakie państwa będą. Będą najlepsi, na pewno najlepsi zawodnicy na świecie. Paweł Kabanow, wielokrotny rekordzista, medalista Mistrzostw Świata, w tej chwili najlepszy sprinter. Fogurola Włow, najlepszy sprinter i w tej chwili i drugi zawodnik w świecie. Także Natalia Baranowska, najlepsza zawodniczka w świecie w tej chwili. Wsiadą wszyscy do Olsztyna, posiedzia się na, trzeba powiedzieć, na przepięknym basenie. Jednym z ładniejszych w Europie, jeżdżę trochę po świecie, po Europie, po różnych zawodach i tak jakby chcemy zaprosić właśnie cały świat tutaj, żeby zobaczył, jakie obiekty w Polsce powstają. Jeszcze raz dziękuję za piękny obiekt, panie prezydencie, za to, że mamy gdzie się pokazać i tą Polskę dobrze sprzedać. Dziękujemy. Dobrze. Oprócz tej wspaniałej imprezy jeszcze inne wydarzenia zaplanowane. Pan Jerzy Litwiński, poproszę o przybliżenie tych wydarzeń. Tak, ja może ograniczę się tylko w skrócie do szczegółów technicznych, ponieważ wszystkie informacje znajdziecie państwo na stronach internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta ze szczegółami, programami, terminami. 17 o 9.30 zaczynamy piłkę wodną. Puchar Polski, 6 najlepszych zespołów. Boisko 30 na 20. 4 razy 8 minut. Czas gier, 7 zawodników, 6 plus bramkarz. Tak jak powiedziałem, pierwszy raz Aquasfera pokaże swoje możliwości w tej dyscyplinie sportu, ponieważ mamy okazję rozpakować wreszcie sprzęt, który był zakupiony w ramach rozgrywek waterpolo na całym basenie.
ładne boiska, ładne bramki, kolorowo, tablica do obsługi, wszystko to w takim najlepszym wydaniu. Przymierzaliśmy się do tej imprezy rok temu, ale z przyczyn różnych związkowych nie wyszło. Cieszymy się, że teraz to zrobimy. Przy okazji może dodam, że klub MTP Kormoran, gdzie pani prezes Izabela Chodan jest tutaj z nami, otworzył oprócz sekcji pływania również sekcję piłki wodnej i że ta impreza również będzie okazją przeprowadzenia naboru do szkółki w piłce wodnej, chcemy, żeby tutaj dzieci w Olsztynie też tą dyscyplinę sportu uprawiały. Finał sobota, godzina 18:30, a wcześniej w sobotę o 16:00 festiwal sztuk walki w Uranii, aż 12 pokazów. Znakomita okazja, w jednym miejscu, w jednym czasie można porównać, zobaczyć. Pokazy sprawiają to, że wszyscy starają się pokazać tylko to, co potrafią najlepszego. Nie ma miejsca na kalkulacje, tak jak na zawodach, wybór techniki. Tutaj każdy próbuje udowodnić, że jest najlepszy. I po raz 9 już tą imprezę organizujemy, co świadczy o tym, że rzeczywiście ona się doskonale przyjęła. Puchar Świata w pływaniu w Płetwach. 25, godzina 9, zaczynamy rano starty, też szczegółowy program. No i meeting pływacki, to myślę, że tutaj najwięcej chyba pani prezydent, która wiele jak gdyby tutaj musiała różnych rodzajów czynności wykonać, żeby do niego doszło, także ja bym o tym zakończył. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy panią prezydent, bo bez edukacji, edukacji sportowej również pewnie nie mielibyśmy tylu uczestników naszych wydarzeń. Oczywiście nawiązując do tego, co powiedział pan dyrektor, będzie to już drugi meeting pływacki Olsztyn Kaliningrad. Tym razem dwudniowy, dwuczęściowy, w którym w części pierwszej będą się zmagać młodzi zawodnicy, uczestnicy klubów sportowych, a w drugiej części wszyscy ci, którzy potrafią pływać. I na tę drugą część meetingu zapraszamy wszystkich młodych mieszkańców miasta. Nie tych, którzy są w klubach sportowych, w kormoranie, tylko wszystkich, którzy potrafią pływać. A wszyscy młodzi mieszkańcy Olsztyna pływają, dlatego że mamy obowiązkową szkółkę pływania i bardzo dobrze rozwinięte szkółki pływackie. Myślę, że będzie tu możliwość taka, żeby pokazać swoje umiejętności. Przy okazji chcę jeszcze również powiedzieć, że planujemy ważną konferencję dla trenerów z województwa warmińsko-mazurskiego, trenerów pływania, po to, żeby to, co zrobiliśmy, a zatem utworzyliśmy w Szkole Mistrzostwa Sportowego, są już klasy pływackie na etapie gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, żebyśmy mogli jak najlepiej szkolić kadrę trenerską i żeby nasze dzieci mogły osiągać jak najlepsze wyniki i sukcesy. Wprawdzie nie spodziewamy się ich za rok, za dwa, ale proszę Państwa, za 3-4 naprawdę będziemy mieć mistrzów, ponieważ tyle instytucji, tyle osób, rodziców jest zaangażowanych, że nie może być inaczej. Podczas konferencji rodzice młodych zawodników będą mieli okazję spotkać się z Otylią Jędrzejczak, która poprowadzi warsztaty dla rodziców. Warsztaty, w których no, będzie ćwiczona jakby umiejętność komunikacji rodzice, trener, młody uczeń, zawodnik. Także ci rodzice będą do nas tego dnia zaproszeni. Tego dnia również chcemy spotkać się z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ Polski Związek Pływacki chce rozmawiać o tym, w jaki sposób organizować indywidualny tok studiów dla tych osób, które będą pływały, czyli naszych uczniów, którzy zdadzą maturę. To jest przyszłość i myślę, że sposób na to się znajdzie, jak również uczelnia jest do tego pomysłu bardzo przychylnie nastawiona. Także jeszcze raz zapraszam wszystkich na wszystkie imprezy, wszystkich mieszkańców, dzieci, młodzież, dorosłych. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do naszych gości? Na sali są również Pani prowadząca, wydający ze szkoły, Pani dyrektor, także będzie można pewnie z Panią również porozmawiać. Jeśli nie ma pytań, a jak domyślam się, są pytania indywidualne do naszych uczestników, to zapraszam do drugiej części naszego spotkania. Zapraszam na szklaneczkę soku, ciasteczko. Państwa bardzo proszę o udzielanie wywiadu, a Państwa o zadawanie pytań.